No cześć! Dzisiaj postać z anime Jutsu Kaisen, a mianowicie Kasumi Miwa. No, jak sami widzicie, figurka bardzo fajna. Jeżeli chodzi o plastik, to bardzo fajny. Nie mam się tu do czego doczepić. Wszystkie elementy do siebie bardzo fajnie pasują. Nie ma tu problemów z, ze zbyt... Luźnymi elementami albo zbyt ciasno poruszającymi się. Pod tym względem jest bardzo dobrze. No, jeżeli chodzi o malowanie, no to tak, jak sami widzicie, mamy figurkę pomalowaną bardzo dokładnie ze wszystkich stron. Bardzo fajnie odzorowana postać. Zarówno korpus, jak i nóżki pomalowane dokładnie, więc tutaj jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o buźkę, bardzo mi się podoba te malowanie. Lubię, właśnie chińskie malowania postaci z jakiejś serii anime, albo ich historycznych, bo tutaj bawią się na całej linii. Lepiej to wygląda niż właśnie w klockach LEGO. Jeżeli chodzi o włoski, no to mamy takie proste, dość standardowe, bardzo fajnie odzorowane włosy postaci. Dodatkowo widzicie, miecz mamy. Bardzo fajny, dobrze pomalowany. Wszystkie elementy bardzo fajnie odzorowane. Tu jest naprawdę dobrze. Jestem zaskoczony tą figurką, że tak fajnie to jest zrobione. Nasza postać spokojnie może złapać broń. Zarówno sam miecz, jak i schowany miecz. Może trzymać w rączce. On tutaj jest. W taki sposób przedstawione, żeby lepiej to wyglądało. Mierz bardzo fajnie skonstruowany, bardzo fajnie spasowany, super to wygląda. Naprawdę lego mogłoby się uczyć. A jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj za tą figurkę dałem niecałe 6 zł. Oczywiście z darmową przesyłką, więc. Naprawdę niewiele za bardzo fajną figurkę, w bardzo fajnym stanie. Bardzo fajnie wykonana. Ważne, że jest pomalowana ze wszystkich stron. Bardzo dokładnie. Nie ma tu jakichś zadziorów, jakichś wielu nierówności. Naprawdę bardzo fajna figurka, w bardzo fajnej jakości, z bardzo ciekawej serii. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem hej!